Okej, okay, Bartku, mecz z dwiema różnymi połowami. Pierwszą oglądałeś z perspektywy ławki. Co dokładnie dostrzegłeś? Pewnie mocno się martwiłeś tym, co się dzieje na placu. Pewnie, że tak. Jest to bardzo frustrujące, szczególnie kiedy nie może się pomóc chłopakom na boisku, kiedy nie ma się wpływu na wydarzenia meczu, ale no, myślę, że największą frustrację sprawia po prostu brak skuteczności. Mieliśmy tę sytuację, kontrolowaliśmy całą pierwszą połowę, a tutaj przegrywamy 2-0, także coś było na pewno nie tak, ale grunt, że się nie poddaliśmy i to też dużo świadczy o drużynie, że walczymy do końca i nie poddajemy się. No właśnie, ta druga połowa zupełnie inna. Ty wszedłeś i po kilkudziesięciu sekundach miałeś szansę, aby zdobyć gola bądź zaliczyć asystę. Tak, pewnie. Trzeba to jeszcze przeanalizować, ale może lepszym rozwiązaniem byłoby dogrywanie w tej sytuacji, ale podjąłem taką decyzję na boisku i trzeba to po prostu przeanalizować. W drugiej części mocno uruchomiliśmy boczne sektory boiska. Tobie dobrze się współpracowało z Adamem Radwańskim, z Murisem Metanowiciem. Tutaj tworzyliśmy przewagi, atakowaliśmy, wchodziliśmy w tą trzecią strefę, ale tych asyst z bocznych sektorów, tak naprawdę tą asystę z bocznego sektora musiał zaliczyć aż nasz środkowy obrońca. Pewnie, że tak. To są sytuacje boiskowe. Piłka nożna jest naprawdę takim sportem, że spać nie można, jak to się mówi. I nawet stoper może się podłączyć na skrzydle i dać asystę. Także cieszy to, że te boki funkcjonują i że mamy sytuację, tylko trzeba się skupić, żeby jeszcze więcej ich wykorzystywać. No właśnie, odnośnie tego wykorzystywania, jeszcze to w ostatniej akcji meczu. Znowu dobrze rozegrana piłka przez prawy boczny sektor. I Daniel Pietraszkiewicz zagrał taką piłkę wzdłuż bramki. Kogoś tam zabrakło? No, na pewno kogoś zabrakło, skoro do nikogo ta piłka nie trafiła, bo uważam, że dobrze zagrał tą piłkę między bramkarza a obrońcę. Może to jeszcze musimy poprawić to poruszanie w polu karnym, aby dochodzić do jeszcze bardziej klarownych sytuacji. Mecz z Górnikiem Łęczna to zawsze dla ciebie szczególne spotkanie. Spotkałeś dzisiaj, tak? Dużo znajomych? O dziwo nie. Z tej drużyny, z którą awansowaliśmy do Ekstraklasy, zostało bodajże 3 czy 4 zawodników, także drużyna uległa wielu zmianom, ale jest to mój pierwszy seniorski klub, także zawsze jakiś tam sentyment będzie. Kolejny mecz Brugbet Termalika, Górnik Łęczna kończy się remisem. No, na wiosnę musimy to zmienić. Pewnie, że tak i to w kolejnym meczu powinniśmy zdecydowanie wygrać, ponieważ byliśmy o wiele lepszym zespołem. Ale no tak jak mówię, gdzieś tej skuteczności brakuje, ale wierzymy, że następny mecz z Górnikiem Łęczna to będzie nasze pewne wysokie zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.